tu Karolina. Mamy poranek i dziś nastał ten dzień, kiedy pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. Więc zawsze mój dzień zaczynam od litra wody. O, tak. Dla mnie woda jest bardzo, bardzo ważna i kiedyś w sumie nie wyobrażałam sobie, żeby wpić cały litr na raz. Ale teraz tak się przyzwyczaiłam, że naprawdę nie wyobrażam sobie, by inaczej zacząć ten dzień. I jeśli nie wypiję po prostu takiej ilości wody, to czuję się źle. Przez cały dzień po prostu czuję, że coś jest nie tak. Muszę od rana porządnie nawodnić moje ciało, no i też chyba nie muszę Wam wspominać, że to pomaga zacząć dobrze dzień. A gdy już wypiję tą wodę powolutku, przygotuję sobie śniadanie i dzisiaj zjem burrito, które zaraz Wam pokażę. Jest już troszkę później, wypiłam moją wodę, gdzieś pół godziny potem zjadłam moje burrito i teraz wskakuję do samochodu, ponieważ muszę kupić kilka rzeczy. Obiecałam mojej mamie, że zrobię kiełbaski zawijane w cieście francuskim, bo dzisiaj przychodzi kilka gości, no i po prostu dobra, zrobię to, nie będę uczyć ich jeść, ale po prostu pojadę, kupię i zrobię. Jezuniu, co ja tu robię? Kochana córeczka będzie kupowała kiełbaski dla swojej mamy. Oh yeah! Fuck you! Fuck you! Żeby nie było, nie jestem jakąś tam świruską na ten temat, że się brzydzę mięsa i po prostu nie mogę na nie patrzeć. I sam zapach mnie odrzuca, ale nie wiem, jakoś wizyta u rzeźnika i widok tych wszystkich kiełbasek, tych wszystkich szynek trochę mnie tak... Nie każdy musi rezygnować z mięsa, ale wydaje mi się, że zdecydowanie za dużo go wszyscy konsumujemy jako całe społeczeństwo. Nic, jadę zrobić zakupy dalej. Tym razem już nie mięsne i widzimy się niebawem. No, więc wstąpiłam jeszcze do Lidla, że chciałam kupić taki wałek fitness, bo teraz jest jakiś taki tydzień fitnessu, w końcu pierwszy tydzień nowego roku, ludzie są zmotywowani i kupują takie rzeczy. I kupiłam jeszcze smoothie, jeszcze go nie piłam, właśnie chyba sobie jedno takie w drodze do domu wypiję. To jest smoothie jabłko, banan, mango i inne owoce. Zobaczymy. Tak w ogóle, to ogarnijcie moją stylówkę. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. No, więc jestem już gotowa na bieganie. Mam na sobie moje buty Asicsy, ciepłe, grube skarpetki, leginsy ocieplane na zimę, polarek i kurtkę. Jest minus 5 stopni, jest naprawdę dość zimno i... Teraz zaczynam się przygotowywać, czy w sumie nie zaczynam, już do już czasu. Biegam na nowo od maratonu, a teraz się mam zamiar przygotować do półmaratonu, który będzie pod koniec marca w Poznaniu. Lecę, bo normalnie chyba szukam wymówek, żeby nie iść, a mam dzisiaj sporo nauki, sporo ogarnięcia rzeczy na blogu, takich tam rzeczy moich. Dobra, widzimy się, pa! Wróciłam i wypiję sobie wodę z odrobiną kwasu askorbinowego, czyli po prostu z witaminą C, by żadne przeziębienie mnie nie chwyciło. Tak, wiecie, profilaktycznie. Trenerze, melduję, zadanie wykonane, jeśli to oglądasz. Przebiegłam jakieś 9 km. Teraz czas na rolowanie na moim różowym rollerze.
Zobaczymy się, jak zgodnieje. Sobie jem sobie moje jogurtowe smoothie bowl. Teoretycznie mogłabym je przelać do szklanki i pić na przykład z chomką, ale zauważyłam ostatnio, że gdy tak robię, to po prostu piję moje smoothie w 3 sekundy, a tak gdy jem po prostu łyżeczką, to zmuszam się, żeby jeść trochę dłużej. Mój organizm dostaje takiego szoku, że nagle tam się pojawia niewiadoma ilość jedzenia. Więc będę sobie to jadła powoli i w ogóle jestem taka bardzo zestresowana i poddenerwowana, bo wiem, że mam mało czasu i bardzo dużo rzeczy, które chcę zrobić. Jeśli macie jakieś sprawdzone sposoby na stres, podzielcie się nimi, bo ja tylko uskuteczniam picie melisy, co nie jest do końca. Znaczy, no po prostu na mnie do końca już nie działa. Przy takich poważniejszych stresach. Ostatnio mam ich dużo, więc dajcie znać, ja sobie będę jadła. Mam obok siebie laptopa i trochę tutaj postaram się poczytać, coś zdziałać. I widzimy się następnym razem, jak będę coś jadła. Aha, obok jeszcze mam herbatkę z czystka. Tak jak widzieliście, zrobiłam sobie kawę inkę o smaku karmelowym. Zjadłam też dwie łyżeczki masła orzechowego Prima Vicky piernikowego. I mam jeszcze ochotę na trochę słodkiego, więc zjem sobie jeszcze kostkę lub dwie gorzkiej czekolady, 70%. Przepyszna czekolada, zamówiona w internecie. Jest już ciemno i późno, jem teraz kolację. Jem taką zupę krem z batatów i z brokuła, którą zrobiłam wczoraj na szybko, po prostu ze wszystkich resztek, powiedzmy, które miałam. I do tego wrzuciłam trochę zieleniny, jarmużu i moją taką tortillę, takie tacos w środku z hummusem i z awokado. Ten przepis się pojawi niebawem na YouTubie i na moim blogu. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Więc tu jest moja zupa krem. Trochę zieleniny, tak żeby dostarczyć sobie trochę witamin. Oraz moje taquitos, które w środku ma hummus i awokado. Przepyszne, naprawdę warto zrobić coś takiego. Po jakimś czasie stwierdziłam, że to jeszcze nie było wystarczająco duże jedzenie. Chciałam jeszcze coś zjeść. Dlatego mam tutaj resztkę jarmużu, która już po prostu nie przetrwała, bo miałam kilka dni, oraz rukoli i skropiłam to sokiem z cytryny. I już ostatni taquitos, które również jutro by już nie nadawało do zjedzenia. Tak więc to właśnie jeszcze zjem przed snem. A teraz piję sobie jeszcze sporą, bo w sumie litrową herbatę z białej morwy z dodatkiem cytryny. Dobra, jest już sporo po północy. I to już wszystko na dzisiaj, co miałam Wam do pokazania. Myślę, że jeszcze trochę posiedzę nad nauką. Ale jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie wydać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Bo z pewnością pojawi się więcej takich filmików. I dobranoc! Pa!